Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. Dzisiaj przetestujemy sobie mały pad do ćwiczenia montowany na nodze. Jest to pad firmy Mail, sygnatura MKPP4, co oznacza, że jest 4-calowy, ma 10 cm, jest bardzo mały. Przyłożę teraz moją dłoń, praktycznie zasłaniam go prawie całego. Składa się on przede wszystkim właśnie z tego pada gumowego, zamontowanego na takiej drewnianej podkładce. Ona jest prawdopodobnie z jakiejś płyty MDF i takiego elementu mocującego. Z regulacją, także osoby o różnej grubości uda, myślę, że znajdą sobie takie miejsce, że będzie im wygodnie. I słuchaj, gdybyś chciał kupić takie coś, taki pad, to ja uważam, że on nie jest dla wszystkich. To znaczy, przede wszystkim jest bardzo mały, czyli jest skierowany do osób, którym zależy na tym, żeby zajmował jak najmniej miejsca, żeby mogli sobie wrzucić do bocznej kieszeni plecaka czy coś w tym stylu. Druga rzecz, związana właśnie z tą jego wielkością, to jest to, że do takich stałych ćwiczeń wydaje mi się, że lepiej mieć coś większego. Mam równocześnie taki pad ćwiczeniowy Wikwirta, który ma 6 cali, jest jednak troszkę większy i komfort grania na nim jest moim zdaniem dużo lepszy. Także o ile nie zależy Ci na bardzo małym elemencie, to celowałbym raczej w coś większego. Ten pad jest dość cichy, nie należy do najgłośniejszych. Odbicie jest prawidłowe i całkiem nieźle symuluje odbicie na werblu. Te ćwiczenia, które jak już musimy mieć coś w terenie, tak, nie wiem, w jakimś pociągu czy coś takiego, to tak naprawdę UDO też będzie spełniało swoją rolę, z tym, że zwróć uwagę na to, że UDO robi taką absorpcję tego uderzenia. Ono się nie odbija. A w przypadku padu jest odbicie. Także jeśli komuś zależy na ćwiczeniu takim typowo elementów, które będzie potem grał na werblu z podobnym odbiciem, to taki pad może się spisać. UDO jest super do ćwiczeń takich, gdzie ćwiczymy kontrolę, ale ten pad będzie lepszy do takiego symulowania jednak werbla. On kosztuje około 100 zł. No, trudno mówić o jakichś cenach, bo jak będziesz to oglądał za 2 lata, to możliwe, że będzie zupełnie inaczej. Aktualnie na dzień dzisiejszy, czyli 6 września 2023 roku, on kosztuje 104 zł w Śląskim Centrum Perkusyjnym. Te proporcje ceny do jakości moim zdaniem są trochę zaburzone w przypadku tego typu padów, no bo 100 za plaster gumy, płytę MDF pomalowaną tak, że w sumie prędzej czy później zaczyna odpryskiwać, oraz paseczek z 6 wkrętami, mogłoby to być tańsze. Moim zdaniem minusem tego typu pada jest to, że nie ma wejścia na taki typowy gwint do perkusji, czyli nie możemy go zawiesić sobie, na przykład jeśli chcielibyśmy poćwiczyć na statywie albo sobie zrobić drzewko padów, to on się nie będzie nadawał, bo ma tylko właśnie mocowania na nogę. Jest to fajna opcja dla osób, które a. podróżują i potrzebują właśnie małego pada, b. mają wrażliwe uda, to znaczy jak uderzają sobie pałeczkami, to boli ich, to zostały jakieś siniaki czy coś w tym stylu. No i 3 dla osób, które mają bardzo mało miejsca na tego typu ekwipunek. Jeśli nie podróżujesz za często, rozmiar nie ma aż takiego wielkiego znaczenia w Twoim przypadku, czy też waga, to uważam, że większe pady ćwiczebne też na przykład z mocowaniem są równie dobre. A jeśli nie zależy Ci na ćwiczeniu takiego typowego grania werblowego, gdzie masz odbicie, tylko na przykład ćwiczysz kontrolę, to moim zdaniem w ogóle nie musisz mieć pada, tylko wystarczy UDO. No ale to już wybór każdego perkusisty. Dobra, to tyle. Czy bym polecił? Tak, ale w tych kilku właśnie przypadkach, o których wspominałem. W innych przypadkach większy pad lub brak pada. No to tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!